Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie na zaprawie, czyli na wprowadzeniu do naszej niedzielnej medytacji, którą w aplikacji Pogłębiarka możecie od samego rana odsłuchiwać, a na żywo 21.15. Nasz zespół się poszerza mocno, tutaj akurat programistyczne prace, Konrad jakieś cyferki tam i literki sprawdza, poprawia, żeby to wszystko dobrze działało. Przy okazji chcę Was zaprosić do naszego zespołu, jeśli chcecie dołączyć. No nie wiem, czy koniecznie do takich cyferek i literek na tym się trzeba znać, ale też także do tego można do nas dołączać, więc zapraszam Was do linku. Tam jest trochę informacji o tym, jak ktoś by chciał współtworzyć tą rzeczywistość pogłębiarkową. A teraz Was bardzo serdecznie zapraszam jeszcze raz na festiwal. Tam się cały czas zwalniają miejsca nowe, namiotowe i gdzieś obok są, więc jeśli myślicie o tym, to dawajcie nam znać koniecznie i zapraszam Was do wprowadzenia o tym, o czym będziemy medytować. To, co będziemy medytować, tekst, to jest Ewangelia Świętego Jana, rozdział 3, wersety od 16 do 18. Posłuchajmy tego tekstu. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby Go sądził, lecz aby Go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi. Ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Moi drodzy, dzisiaj jest święto, a dokładnie uroczystość świętej, najświętszej Trójcy. Uroczystość, czyli coś ważniejszego niż święto, to jest na takim topie rzeczy, dni świąt, takich ważnych rzeczywistości Trójcy Świętej. Czyli to jest o jakimś rodzaju różnorodności i jedności. I mój znajomy jakiś czas temu napisał mi, że przed chwilą obchodził ze swoją żoną 25 lat małżeństwa. Miał się rozwieść, ale coś poszło nie tak. Jakoś tak się stało, że coś poszło nie tak. I zastanawiałem się, czy w ogóle można sobie wyobrazić, że Trójca się pokłóciła ze sobą. Że mają jakieś różne zdania. Ciężko to sobie wyobrazić, bo sobie wyobrażamy tą Trójcę jako jednolit, monolit, takie coś, co się w sobie nie różni. Ale jeśli założyć, tak, literalnie, że to są jednak trzy poszczególnie różne osoby, to czemu mieliby nie mieć różnych zdań, różnych wyobrażeń na temat, jak ludziom pomagać, albo jakkolwiek wiem, że to abstrakcyjnie brzmi, ale można by sobie wyobrazić, że tam nie dochodzi do takiej jednolitości i takosamotności, że są tacy sami. O Trójcy mówi się, używając opisu tej rzeczywistości, że tam dochodzi do perychorezy. Ja o tym kiedyś już mówiłem, jeszcze raz to powiem. Perychoreza to jest takie greckie słowo do określenia tego, że dochodzi do tak wielkiej bliskości, że jest przenikanie, ale uwaga, bez naruszania wewnętrznej struktury, czyli bez utraty tożsamości. Teoretycznie przynajmniej jest możliwa taka bliskość, że dochodzi do przeniknięcia nas z inną osobą, ale nigdy nie przestajemy być sobą. I wydaje mi się, że ten lęk o utratę swojej tożsamości bywa, wiem, że nie zawsze, ale bywa czymś, co pozwala nam utrzymywać się w konflikcie. Albo inaczej, utrzymywanie się w konflikcie z inną osobą sprawia, że nie spotykamy się z takim strachem, że mnie ktoś wchłonie. Ja się stanę tak jak druga osoba, zwłaszcza jeśli ktoś z nas ma takie wiotkie poczucie tego, kim jest, jakie są jego wartości, co myśli, co nie myśli, łatwo się dostosowuje do innych, no to nikt nie chce być wprzęgnięty w czyjeś myślenie i stać się częścią kogoś. Każdy z nas chce, i to jest zdrowe, być sobą. Natomiast posługując się trochę NVC, to jest taka duża inspiracja dla mnie,
Porozumienie bez przemocy mówi o czymś takim, że konflikt jest szansą na zbliżenie, na lepsze poznanie się. Dlaczego? Bo kiedy jesteśmy w konflikcie, to tak naprawdę nic złego się nie dzieje. Konflikt, który jest wypowiedziany, mówi tylko o tym, że na jakimś głębszym poziomie my wcześniej też już byliśmy w tym konflikcie, czyli w różnicach jakichś. I teraz, dlaczego jest szansą na zbliżenie? Dlatego, że ja nie muszę być, żeby być blisko, nie muszę być taki sam, jak ta druga osoba. Nam to jest, jak się wydaje, że muszę stać się taki sam, żeby być blisko. A NVC mówi, w czasie konfliktu możesz się na tyle odsłonić, że to, co dla drugiej osoby było niewidoczne, staje się widoczne. Zaczynamy lepiej się rozumieć, bo ja zaczynam rozumieć twoje potrzeby, a ty zaczynasz rozumieć, albo przynajmniej widzieć, albo przynajmniej daje ci szansę na widzenie mnie takiego, jakim jestem, ze swoimi potrzebami. I moi drodzy, ja jestem... Nie wiem, czy to jest poprawne teologicznie, czy nie. Jakiś teolog mądry jest, niech się wypowie w komentarzu. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że taki dialog Trójca prowadziła ze sobą, że oni się różnili w czymś. I był między nimi konflikt w znaczeniu nie kłótnia, nie rzucali w siebie gromami, chmurkami, czy piorunami, czy czymkolwiek mogli sobie rzucać, skoro są poza materią. Ale że były różnice między nimi. I efektem tej pracy nad jednością, tak w cudzysłowie bardzo pracy nad jednością, było to, że Trójca jakoś postanowiła się zaangażować w sprawy ludzi i wysłała Jezusa, czyli z jedności wewnętrznej wyniknęła akcja, działanie jakieś. I każdy, kto uwierzył w Syna, został zbawiony. Zbawienie, czyli naprawienie, przyniesienie ulgi, uleczenie dla ludzi, wyniknęło z jedności. I moi drodzy, co ja bym chciał powiedzieć, czy zostawić nam jako taką myśl do medytowania, że jedność jest, dążenie do jedności jest warta dużego wysiłku, bo później jakby to też widzimy w Kościele. Tam, gdzie jest jakiś rodzaj jedności, czyli nie, że tam jest wygodnie, nie, że tam nie ma różnic, ale że jest jakieś takie dążenie ponad, jakiś taki cel, że godzimy się na nasze różnice, ale one nie są istotowe. Czyli gdzieś tam daleko mówiąc, moja tożsamość i konflikty w związku z tym zawsze zostaną. Nie trzeba się o to bać, ale jest coś ponad. Nie? I być może Trójca też tak zrobiła, nie? Że oni się różnili ze sobą jakoś. Ale ostatecznie było coś takiego, co ich zespoliło do akcji i wprowadzania czegoś życiodajnego. Dbanie o jedność wcześniej czy później przekłada się na życie. Że my jesteśmy w jedności, będąc ze sobą i z innymi ludźmi, zdolni do dawania życia. Dlatego warto o tą jedność zabiegać i w medytacji chciałbym, żebyśmy poszli w takim kierunku, gdzie u mnie brakuje jedności w tym momencie. Może jakieś kawałki mnie są niepojednane, czyli jeszcze ta praca nie została wykonana, żeby pomimo różnic spotkać się, zrozumieć, zaakceptować i przyjąć. Może z jakąś inną osobą, może z jakąś grupą ludzi, ale zadawanie sobie pytania, gdzie ja nie jestem jeszcze w jedności, żeby się namęczyć w tym wszystkim, albo żeby doprowadzić do czegoś, co mi życie da, ale też może dać życie innym. Dlatego tyle Jezus mówił o jedności swojej z Ojcem, abyście byli jedno. Modlił się jako swój ostatni testament, zostawiając to w Ewangelii Świętego Jana, abyście byli jedno. Bo ta jedność jest życiodajna. I zostańmy z tą myślą. Życzę wam wszystkiego dobrego.